Duży w maluchu. Gwiazdy i ich pojazdy. Staliśmy chwilę przed wywiadem i widzę, że on cały czas ze mną rozmawia, przedstawia się i są nigdy te nie wiadomo, kto ci na plecy wskoczy, nie? Powiem ci tak. Na tej bety wsiadłem się z Kia Picanto, co miała 1.0 silnik i chyba 50 koni. Na autostradzie jak lety tylko mrugam każdemu, żeby mi zjeżdżali, wiesz, nie? Także jestem w pełni zadowoleni, mam ją od roku i póki co się sprawdza. Jaka jest twoja prędkość maksymalna, z którą przejechałeś tym samochodem? Akurat teraz miałem fajnie, bo leciałem do ciebie z Poznania. Ścigałem się w sumie z taką Skodą jakąś nową. To miałem, kurczę, wiesz co, no, 220. Nie jest to jakaś zawrotna prędkość, ale ja byłem dumny, wiesz jak to, nie? No tak. Ręce spocone, brzuch spocony, koszulka mokra, wiesz, leciałem tam. Ale musisz mi jeszcze powiedzieć, co się stało z tylną klapą. Bo tutaj mamy takie delikatne puknięcie. No i wydaje mi się, że to nie była twoja wina, no bo skoro to ty dostałeś strzała w tył, to dół chyba by był zahaczony, jak ja bym, nie? No tu tak. Na swoje usprawiedliwienie. Niefortunny wypadek, Ukraińcy mnie napadli na parkingu. Cofali dużą ciężarówką, no i nie zauważyli mojej małej BMW, nie? Jak cali kątem, cofał tyłem równolegle i się nie udało. Musiałem wyjść z auta, spisaliśmy oświadczenie. Czy chłopcy żyją? Na szczęście żyją. Ciężko było się z nimi dogadać, wiesz jak to, nie? Mnóstwo Ukraińców teraz ledwo po polsku gadają i tak mi się też trafił w ciężarówce, nie? Mi wstyd jest trochę z taką jeździć klapą, bo to wiesz jak to, nie? No to może trzecia walka z parkiem, żeby było na naprawę. Żeby zarobić troszkę pieniążków, nie? Pokrzyczeć, zrobić hałas. Całkiem możliwe, nie? Normuś cały czas jest aktywny na internetach, odgraża się, także tęsknię już za nim trochę, muszę ci powiedzieć, nie? Czy z tych wszystkich walk z parkiem, takie BMW albo samochód w podobnej kategorii byłby dostępny dla ciebie? Z tych wszystkich walk moich z nim? Mhm. Myślę, że kurczę. No wiesz, ryzykujesz życie, wchodzisz, no nie wchodzisz za drobne pewnie. No. No tak. Myślę, że bym uzbierał, no na takie autko myślę, że bym uzbierał. Dlatego dużo takich walk muszę z parkę zrobić. Także Norman, to jest oficjalne zaproszenie do konfrontacji w kolejnych tygodniach, albo raczej miesiącach. Pokaż mi to. Tak, jak chcesz, to dawaj do Poznania nawet, nie ma problemu, nie? Norman, Normuś, dawaj do Poznania. Ale wtedy nie zarobicie, chłopaki. No właśnie. Nie o to chodzi. Zobaczmy, co masz w środku. Pokazywałem ci na YouTubie przed dzisiejszym spotkaniem, jak wyglądał samochód Tomasza Knapika i jak wyglądał samochód Kękę. Po pierwsze, papier toaletowy zawsze. Jakby coś się stało na trasie, przycisnęła dwójeczka, nie? Nigdy nie wiadomo. Po drugie, różowa świnka. Czy to jest twoja świnka? Nie, to jest mojej córki świnka, ale zobaczcie, jest świnka, pach. Jako poduszeczka, dwa w jednym. Wow. Wiesz jak to, można się przytulić i można się pobawić. Anastazja bardzo ją lubi, dlatego swoją funkcję spełnia w aucie. Czy pampers, elastyczny, sportowy na drogę. Bez zapinania, tylko wskakujesz od dołu, wiesz co dzi? Tak. Hop. No i taki pampers by się przydał niektórym twoim przeciwnikom, bo rekord, który w tej chwili masz, jest naprawdę imponujący. Zero porażek w sumie i wydaje mi się, że szybko się to nie zmieni. No właśnie ta jedna walka z Normusiem naszym wspomnianym tak mi zawahała trochę mój rekord, bo jedna walka na no contest się wpisała, tak by tak. Było o jedno oczko wyżej, ale mnie jest źle, wiesz, mam dwie walki w roku jako mistrz w obronie pasa, także mam bardzo dużo czasu na przygotowanie się. Z każdej walki wyciągam coś nowego, ulepszam swoją dyspozycję, żeby czymś nowym zaskoczyć rywali. No i myślę, że tak to już pozostanie. No i teraz nieodłączny element mojego programu, czyli maska i co się pod nią kryje. Prawdopodobnie silnik, ale jaki? Serce i dusza tego auta. Mhm. Proszę bardzo. BMW 5, 2011 chyba rok, końcówka. 2.0 silnik, 184 konie, wyjście fabryczne, ale dzięki uprzejmości chłopakom z Warszawy zrobiliśmy chip tuning na 240 koni. Bo wiesz, co mnie drażni troszkę? No nie wiem. Jak lecę na tej autostradzie i mrugam tymi światłami wszystkimi. I nagle się zdarzy taki, kto mi pomruga. O Jezus, to jest naprawdę straszne. Ale jednej rzeczy nie robisz, którą powinieneś robić. I teraz poproście Mateusza, żeby włączał kierunkowskazy, kiedy skręca. No teraz tak, oczywiście, ale wcześniej, kiedy jechałem przed tobą maluszkiem, to tam... Ach, no właśnie. Nie no było, właśnie, kurczę. No właśnie. A pasy zapinasz w samochodzie, jak jeździsz, czy raczej nie? Oczywiście.
Oczywiście, że zapinam, tylko czujnik. Czy też się nie boisz? Czujnik, powiem ci, mi się chyba coś z czujnikiem się stało, bo nie pipczy ogólnie, nie? I dlatego nie trzeba zapinać. Czuję się komfortowo, jakbym miał zapięte wtedy, wiesz. Rozumiem. Nie? No tak, może się przyzwyczaić. To ja ci przypomnę zaraz w baluszu, jak będziemy siedzieli. Ma ten twój samochód naprawdę kopnięcie. Za chwileczkę będziesz miał okazję sprawdzić, jak sprawuje się na drodze mój maluch. Nie odpuszczę ci i chociaż przez chwilę będziesz musiał go poprowadzić. Jak? Z wielką przyjemnością. A to prawda, że malucha można kijem odpalić? Zaraz zobaczysz. Natomiast was zapraszam, myślę, że za 2 tygodnie na swój kanał, gdzie zobaczycie drugi odcinek z Mateuszem Gamrotem. Wywiad w maluchu. To jest coś, na czym zbudowałem swój kanał i dalej idziemy do przodu. Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.